To może zacznijmy od brat. Drodzy Państwo, bardzo miło nam Państwa gościć. Dzisiaj otwieramy wystawę Marteny Ziółek. Bardzo miło, że jest z nami. I wówczas mieliśmy już możliwość oglądać w naszym właśnie między innymi wystawie Pomiędzy, która odbyła się w tym roku. A dzisiaj rozszerzyliśmy troszkę zakres jej pracy i pokazaliśmy trochę więcej. I może poproszę, żeby nam opowiedziała o tym, co prezentuje. Dzień dobry wszystkim. Jeszcze raz co po niektórym. Chciałabym podziękować wszystkim, przede wszystkim, którzy są za zamieszanie, wieszanie tej wystawy, bo okazało się, że organizacja takiego czegoś jest bardzo przyjemna. Ja zawsze się tego bałam. I dziękuję też Państwu, że przyszliście tak licznie mimo tego fascynującego meczu, który dzisiaj się odbył. Dziękuję bardzo. No, przechodząc do wystawy, no to jak widzimy, jest ona podzielona na dwie części. W tej sali znajdują się prace z moich kolekcji dyplomowych. W tamtej sali są obrazy, które zostały namalowane na przestrzeni tego ubiegłego roku. No, różnią się one, można powiedzieć, bardzo, nie tylko pod względem takim wizualnym, czy formatem, czy kompozycją. Moim zdaniem przede wszystkim różnią się podejściem do modela, bo jednak głównym tematem w moich pracach w dalszym ciągu jest człowiek. Różnią się tym, że ta sala, nazwijmy to tak, została namalowana w takim przekonaniu, że ludzie kiedyś, w dawnych czasach, byli dużo fajniejsi, że ich kultura była dużo wyższa, a teraz to jest w ogóle jakiś totalny upadek człowieka. Natomiast, jak się okazało, taki dobry jest cytat na to, co chciałabym powiedzieć z jednej z komedii, gdzie ksiądz mówi: czasy są zawsze inne, a jakoby te same. I pod wpływem właśnie takich myśli, takich bardziej optymistycznych słów, powstała właśnie tamta sala, gdzie podejście jakby do modela jest takie sympatyczne, takie z przymrużeniem oka. I muszę przyznać tak osobiście, że bardzo dobrze mi się te obrazy malowało, mimo że może nie są one tak bardzo zaangażowane jak te. I mam taką cichą nadzieję, że Państwu też się one podobają i też będą mieli Państwo przyjemność z oglądania. Dziękuję bardzo. Na pewno przyjemności jest dużo, jeśli chodzi o oglądanie. Ja proponuję, żeby rozmawiać z Martyną, bo jak słyszeliśmy, ma dużo do powiedzenia na temat swoich prac. Więc zapraszam do obejrzenia na poczęstunek. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Tam jeszcze nie oglądałam, ale to wygląda.